Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na naszym inauguracyjnym odcinku Akademii Zdrowej Babci. A dzisiaj o chorobie, która dotknęła już i dotyka prawie 10 milionów ludzi na świecie, 100 tysięcy osób w Polsce. Dzisiaj temat specjalny. Choroba Parkinsona i znakomici eksperci u nas w studio. Zostańcie z nami. Gdyby postawić sobie pytanie, co łączy znane na całym świecie osoby? Jan Paweł II, Michael J. Fox, bokser Muhammad Ali, czy nasz Włodzimierz Szaranowicz, komentator sportowy? Trudno by było zgadnąć, ale łączy ich przypadłość, która zwana jest chorobą Parkinsona. Dzisiaj, 11 kwietnia, mamy Światowy Dzień poświęcający uwagę chorobie Parkinsona, czyli Światowy Dzień Choroby Parkinsona, który został ustanowiony w 1997 roku. A o tej chorobie i jej zarówno dokuczliwości, jak i możliwościach leczenia będziemy rozmawiać z panem profesorem Jarosławem Sławkiem, który jest kierownikiem oddziału neurologicznego i udarowego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Dobrze powiedziałam, panie profesorze, wszystko? Bardzo się cieszę. I mamy też ze sobą w studio pana Wojciecha Machajka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan Wojciech Machajek jest osobą, która robi bardzo wiele dla środowiska osób dotkniętych nie tylko chorobą Parkinsona, ale różnymi chorobami mózgu, bo jest wiceprezesem Fundacji Chorób Mózgu i powie nam, gdzie możemy się zwrócić o pomoc. Ale żeby zacząć, jak to zwykle powinno być od początku, to zapytamy pana profesora o kilka rzeczy, które medycznie warto rozumieć, jak to na Akademii Zdrowej Babci. Panie profesorze, co to jest choroba Parkinsona i jakie są jej przyczyny? Może zacznijmy od tego. Choroba Parkinsona to zespół objawów, które pewnie wszyscy gdzieś tam w życiu może widzieli u swoich bliskich albo u osób na ulicy, takich jak drżenie, jak spowolniony chód, spowolnione ruchy, pochylona sylwetka, maskowata twarz. Te wszystkie objawy opisał właśnie James Parkinson i 11 kwietnia to jest dzień jego urodzin. Urodził się w 1855 roku w Londynie, a w 1817 roku właśnie wydał taką księgę, która nazywała się Opowieść o drżące poraźnej. Drżące, bo to drżenie jest takim objawem najbardziej widocznym tej choroby, chociaż muszę od razu powiedzieć, że u 1/3 chorych z chorobą Parkinsona drżenie w ogóle nie występuje. Także nie jest to warunek taki sine qua non do tego, żeby tą chorobę rozpoznać. Natomiast jaka jest przyczyna samej choroby? Dzisiaj dokładnie tego nie wiemy i pewnie to byłaby informacja na miarę Nagrody Nobla, gdybyśmy się dowiedzieli, bo wtedy moglibyśmy pewnie tych chorych przyczynowo leczyć. Ale wiemy z kolei na tyle dużo, że wiemy, jaka jest ta kaskada zjawisk, które się dzieją w organizmie, która prowadzi do tych wszystkich objawów, które w tym XIX wieku opisał już ponad 200 lat temu właśnie James Parkinson. Ta kaskada zjawisk prawdopodobnie, co może być dla wielu zaskakujące, zaczyna się w przewodzie pokarmowym, gdzie dochodzi do degeneracji układu nerwowego, która potem wstępuje drogami nerwu błędnego, który unerwia przewód pokarmowy, a jego jądra znajdują się tego nerwu w pniu mózgu, wstępuje do góry, idzie do pnia mózgu, dochodzi do jego górnej części, którą nazywamy śródmózgowym i tam jest taka grupa komórek, które pod mikroskopem wyglądają, mają kolor czarny, nazywa się to istota czarna i te komórki produkują taki związek chemiczny, który się nazywa dopamina. I ta dopamina transportowana jest z kolei włóknami nerwowymi do innych komórek, innych obszarów mózgu. I
Ona jest niezbędna dla właśnie prawidłowego ruchu człowieka, dla szybkości ruchu, płynności ruchu i jej niedobór jest powodem tych wszystkich objawów, które do tej pory wymieniłem. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić, zanim pojawią się te, o których pan profesor mówił, oczywiste, bo chyba najważniejsze to wychwycenie tej choroby na jak najwcześniejszym stadium, prawda? Tak, to prawda i rzeczywiście ten okres taki, ja to nazywam taką szarą strefą między pierwszymi objawami, tymi nawet ruchowymi, jak niewielkie drżenie podczas ziewania na przykład tylko występujące, albo lekkie spowolnienie ruchów, trochę gorsze pismo, mniejsze literki, to nazywamy później mikrografią. To wszystko jeszcze nie spełnia kryteriów i do spełnienia kryteriów albo do postawienia rozpoznania często mija rok, dwa, czasami więcej. Więc te bardzo subtelne takie objawy ruchowe, które sygnalizują początek choroby, to będzie właśnie taka amimiczna twarz, mówimy, że to jest twarz pokerzysty. Tak, chory nie wyraża jakby swoją mimiką emocji. To jest trochę gorsza sprawność jednej ręki, bo ta choroba jest asymetryczna, czy kończyny dolnej, zaczyna trochę się opóźniać, jeśli chodzi o szybkość ubierania, popędza go rodzina, bo nie idzie tak szybko, jak kiedyś chodził, zaczyna się potykać o wystające przedmioty, zaczyna mieć czasami bolesny bark, tak zwany zamrożony bark, to często zresztą powód różnych niepotrzebnych badań i zabiegów. To są te wczesne objawy ruchowe, ale mamy jeszcze w tym okresie takim przedruchowym, kiedy ta choroba jakby toczy się w ukryciu, wiele objawów, które mogą sugerować, przepowiadać, są takim markerem, mówimy w medycynie, tego, że ta choroba się może pojawić. I to są takie objawy jak zaparcia, jak częściej niż w ogólnej populacji występująca depresja, jak zaburzenia węchu. No i jeden z najważniejszych to są zaburzenia snu. Bo zaparcia no to jest szeroki problem. Depresja również, bardzo taki niespecyficzny. Częściej występuje i przepowiada tą chorobę, no ale to trudno na tym opierać, że ktoś będzie miał, prawda, w przyszłości chorobę Parkinsona, bo jest wiele przyczyn zaparć chociażby. Ale jest jeden objaw, to są zaburzenia snu, które polegają na tym, że chory w nocy krzyczy przez sen, walczy z kimś, jest agresywny ruchowo, odtwarza jakby poprzez śpiąc ten treść marzeń sennych w takiej fazie snu, w której powinien być zwiotczony też. Wiemy już, co nas może zaniepokoić. Pana Wojtka przepytamy, gdzie się zwrócić, jak to się wydarzy, ale pana profesora jeszcze wykorzystam do zapytania, czy można w ogóle wyleczyć chorobę Parkinsona, czy trzeba ją tylko leczyć i zmniejszać objawy? Jak wygląda kwestia terapii tej choroby w tej chwili? Choroby Parkinsona dzisiaj wyleczyć nie możemy, bo jak powiedziałem na początku, nie znamy przyczyny, a my możemy dzisiaj tylko wyleczyć choroby, których przyczynę znamy, na przykład, nie wiem, zastosować antybiotyk na odpowiedni szczep bakterii i wtedy mówimy o wyleczeniu. Ale większość chorób w medycynie dzisiaj leczymy objawowo, czyli zwalczamy objawy. Czy to ma znaczenie? No ma kapitalne znaczenie, bo przed erą leków, które wymyślono na chorobę Parkinsona, ludzie żyli krócej niż 9 lat. Z tą chorobą. Już nie wspominam, jaka była jakość ich życia, bo chodzili przygarbieni ze spowolnionymi ruchami albo siedzieli na wózku przez te ostatnie lata życia. Natomiast od momentu, kiedy wymyślono lek, który wyrównuje niedobór tej dopaminy w mózgu, lek się nazywa lewodopa, wprowadzono go na rynek w roku 1975, ale badania trwały w latach 50. To ten lek stanowił rewolucję na taką skalę, że dwadzieścia kilka lat później skończyło się to Nagrodą Nobla. To była tego typu rewolucja. To Arvid Carlsson ze Szwecji, taki biochemik, który właśnie jakby udowodnił, że niedobór dopaminy leży tutaj u podłoża tej choroby, tę nagrodę dostał, bo to zapoczątkowało erę badań nad lekami. Oczywiście dzisiaj lewodopa dalej jest takim złotym standardem w leczeniu tej choroby, ale mamy cały szereg innych leków. Tych leków jest kilkanaście dzisiaj, które możemy w chorobie Parkinsona stosować w leczeniu objawowym.
Mamy także leczenie operacyjne za pomocą głębokiej stymulacji mózgu, czyli zakładamy elektrody do mózgu, podłączamy do zewnętrznego stymulatora i mamy takie metody infuzyjne, gdzie podajemy leki w sposób ciągły, czy to podskórnie, czy bezpośrednio do jelita. To w ostatnich kilkunastu latach te metody się rozwinęły i wszystkie te metody powodują, że dzisiaj chory nie żyje mniej niż 9 czy 10 lat, żyje 20, 25, czasami dłużej lat, w znacznie większym komforcie niż to było wcześniej. No nie właśnie. Znaczy to oczywiście, że możemy tymi lekami wszystkie problemy pokonać. Cały czas nie umiemy pewnych rzeczy skutecznie leczyć, ale jesteśmy też na dobrej drodze ku takiej bardziej świetlanej przyszłości, bo nawet jeśli nie znamy przyczyny tej choroby, no to prawdopodobnie będziemy mogli wymyśleć leki, które i tak będą mogły spowolnić jej przebieg. Wiemy, gdzie leży przyczyna, wiemy, co nam może zasygnalizować potencjalny rozwój tej choroby. Wiemy, że możemy leczyć choćby objawy, które zwiększą komfort funkcjonowania. A teraz, panie profesorze, jak wygląda tak zwana ścieżka pacjenta? Czyli jeżeli ja u siebie czy u kogoś bliskiego takie objawy zauważę, jak pan profesor mówił, gdzie ja mam się zwrócić i co się ze mną powinno zadziać? No w polskim systemie oczywiście jest tak, że pierwszym kontaktem jest zawsze lekarz rodzinny i jeżeli mamy takie objawy, to myślę, że lekarz rodzinny bez trudu wystawi skierowanie do poradni neurologicznej. Poradnia neurologiczna to powinno być to miejsce, gdzie powinno się przeprowadzić wstępną diagnostykę. Jeśli objawy nie są bardzo charakterystyczne czy typowe, lekarz neurolog nie ma odpowiedniego być może doświadczenia, ten, który w tej poradni ogólnej pracuje, to są w Polsce, aczkolwiek jest to trochę nieformalne, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce w żaden sposób, nie możemy tego zrozumieć, nazwać tych poradni, są poradnie parkinsonowskie. W wybranych ośrodkach w Polsce są lekarze, którzy się zajmują tylko tym schorzeniem. U nas na przykład w Gdańsku przy Szpitalu Świętego Wojciecha, ja taką poradnię założyłem w roku 1995 chyba piątym czy szóstym i ona do dzisiaj funkcjonuje. Codziennie przyjmują lekarze, którzy zajmują się tymi właśnie pacjentami z chorobą Parkinsona. No i siłą rzeczy, kiedy my widzimy, czy ja widzę kilkudziesięciu chorych tygodniowo z tą chorobą, no moje doświadczenie i oko jest troszkę inne i w związku z tym no też i wiedza zgromadzona przez lata pozwala nam na to, żeby szybciej postawić to rozpoznanie, a czasami też wykluczyć chorobę Parkinsona. To też jest bardzo ważne, bo widziałem już wielu chorych leczonych nawet kilka lat na tę chorobę, którzy jej nie mieli. Więc, no właśnie, to są, panie profesorze. To nie jest takie wszystko proste, dlatego te poradnie takie specjalistyczne są nam bardzo potrzebne i bardzo też, przepraszam, że jeszcze dokończę, chcemy, żeby Narodowy Fundusz je nazwał, bo wszystko nazywamy. Nazywamy kota, psa i poradnia taka też powinna być nazwana, bo wtedy, tak o co pani właśnie pytała, rodzina, pacjent wie, dokąd ma pójść. Panie profesorze, jakby to powiedzieć, trzeba o tym w związku z tym mówić. Między innymi są takie programy, że może jak nasz, ktoś to może usłyszy, ale podsumowując tą ścieżkę pacjenta, to mamy tak. Niepokojące objawy, lekarz nasz rodzinny pierwszego kontaktu, który powinien skierować na konsultację do neurologa, a neurolog już dalej zdecyduje, co z nami zrobić i gdzie nas dalej wysłać na diagnostykę i terapię, tak? Panie profesorze. Tak. No, w naszym systemie nie można pójść do neurologa bez skierowania. Tak, to wiemy. Można pójść do psychiatry czy do innego specjalisty, ale i dlatego właśnie potrzebny jest ten etap lekarza rodzinnego. Jasne. Panie profesorze, bardzo panu dziękujemy za wyjaśnienie nam tej medycznej części choroby Parkinsona, a my teraz przechodzimy do pana Wojtka Machajka, który siedzi tutaj z nami i z zaciekawieniem słucha tego, co pan profesor powiedział. Dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Panie Wojtku, pan przyjechał do nas, gdyż jest pan wiceprezesem Fundacji Chorób Mózgu, którą pan od 10 lat prowadzi, czy też współprowadzi ze swoją rodziną, gdyż
ponad 10 lat temu pana żona została dotknięta chorobą Parkinsona. To było w 2009 roku, dokładnie we wrześniu, czyli no, mamy prawie 13 lat. Żona miała wtedy 44 lata, ale już dwa lata wcześniej takie dziwne symptomy, objawy zaobserwowaliśmy u niej, właśnie spowolnienie. Lewa ręka zaczęła być słabsza, lewa noga troszkę ciągnęła tą nogę. Miała problemy ze spaniem. Zawsze, kiedy a znałem żonę od jej 19 roku życia, bo razem zaczęliśmy studia, miała problemy z węchem i problemy zaparć. I to potem, jak się okazało, doszły następne problemy. I czyli taki utajony okres choroby, gdzie nikt nie zwrócił uwagi na te dolegliwości, trwały bardzo długo, tak? To było tak żeśmy mówili, że ten węch jest coraz słabszy, bo mamy czworo dzieci i po każdym jakby porodzie żona ten węch miała coraz słabszy. I mówiliśmy, że no cóż, no nie lubi wąchać pampersów. No ale to się okazało, że, jednak właśnie poród dla kobiety, dla jej organizmu ogromnym wysiłkiem i po prostu choroba coraz bardziej się, że tak powiem, uaktywniała. No właśnie, panie Wojciechu, ja chciałam tutaj zaapelować do moich widzów. Zgodnie z naszym hasłem i myślą przewodnią Akademii Zdrowej Babci, normalne to czuć się dobrze. Nie bagatelizujmy nic, co odstępuje od normy dobrego samopoczucia. Ta historia jest dość przerażająca. Młoda dziewczyna, objawy, na które nikt nie zwrócił uwagi. Ja bym chciała teraz przejść, jeżeli pan pozwoli, do działań fundacji, bo to jest miejsce, w którym my możemy też uzyskać pomoc. Czyli w związku z tym, że żona zachorowała, pan postanowił zająć się i zrobić coś dla ludzi, którzy też się będą z tym mierzyć. Powstaje Fundacja Chorób Mózgu, którą pan prowadzi. I w czym i w jaki sposób fundacja pomaga dzisiaj pacjentom dotkniętym chorobą Parkinsona? 10 lat temu to była Fundacja Parkinson. A, okej. Okay. Zaczęliśmy od Parkinsona, tak. Dlatego, że po 3 latach od diagnozy choroby żony rozejrzeliśmy się po Lublinie, po okolicach. Okazało się, że nie ma żadnej organizacji pacjenckiej, która by wspierała chorych i opiekunów w chorobie Parkinsona. I nadal nie ma też poradni nakierowanych na tą chorobę, więc no tak, ale, pan chyba robi dobrą robotę lekarze, tutaj. Są lekarze jak pan profesor Sławek, jak pan profesor Koziorowski w Warszawie, jak na Śląsku zespoły lekarzy, we Wrocławiu, no w całej Polsce, gdzie jednak przekonujemy, że w tej chwili jest czym leczyć. Znaczy jest czym wspomagać. Dobrze, w czym nam może pomóc pana fundacja? Zaraz powiemy o tym, jak się do niej zwrócić, ale kluczem jest to, z czym się możemy tam zgłosić. Można do nas dzwonić na numer infolinii, który pewnie za chwilę się tutaj wyświetli na dole. To po pierwsze. Po drugie, najczęstsze pytania są takie, do kogo pójść, tak, żeby zdiagnozować. Gdzie z tym iść? To jest najczęstsze pytanie, gdyż specjalistów, którzy się zajmują chorobą Parkinsona, no niestety w Polsce nie jest zbyt wielu. Choroba Parkinsona w tej chwili od kilku lat mamy metody infuzyjne. Jak pan profesor wcześniej powiedział, tak, mamy metodę głębokiej stymulacji mózgu. Jest w tej chwili 18 ośrodków, gdzie w ramach programów lekowych, czyli trzeba się zakwalifikować, są zespoły kwalifikujące, gdzie wtedy można otrzymać głęboką stymulację mózgu i metody infuzyjne. Dlatego w tej chwili bardzo poprawiła się opieka nad chorymi. Natomiast największym problemem, według mnie, to jest brak systemowej rehabilitacji. Ja stoję na stanowisku, że w momencie diagnozy i wypisania pierwszej recepty na leki wspomagające w chorobie Parkinsona powinna się zacząć rehabilitacja. No dobrze, panie Wojtku, my tutaj mamy taki trochę, nam się program zrobił życzeniowy. Natomiast jeżeli my zadzwonimy
pod numer telefonu 500 990 363, to jest infolinia uruchomiona przez Pańską Fundację, tak. To czego my się na tej infolinii możemy dowiedzieć, o co zapytać i co otrzymać jako wsparcie? Panie koordynatorki, których jest 10 i one są w całej Polsce i codziennie inna pani dyżuruje pod tym numerem, to jest od 10 do 14 od poniedziałku do piątku. Po pierwsze porozmawia, ma na tyle doświadczenia, jest przeszkoloną osobą, że się zorientuje, czy jeżeli rozmawia z chorym, czy z opiekunem, no właśnie. Czy jakie to jest stadium choroby, czy to jest początek, czy to już jest bardziej zaawansowana choroba. Jeżeli to jest bardziej zaawansowana, mamy taki arkusz takiego wywiadu, gdzie... Tam na infolinii ten wywiad się odbędzie, tak? Na infolinii. Super. I ten arkusz później trafia do najbliższego ośrodka, tam gdzie chory zamieszkuje, i wtedy następuje dalsza ścieżka wsparcia tych chorych. Bo żeby dostać się na te metody zaawansowane, trzeba trafić do przychodni. No właśnie. Czyli trzeba u lekarza rodzinnego dostać skierowanie do przychodni. Tam trzeba się umówić. Nie będę obiecywał, że to się stanie w ciągu miesiąca, ale no... Są trudności, bo chorych na chorobę Parkinsona wraz ze starzejącym się społeczeństwem będzie coraz więcej. Ale myślę, że w ciągu do 3 miesięcy taką wizytę chory może odbyć w przychodni i neurolog specjalizujący się w chorobie Parkinsona zadecyduje, czy leczony chory dalej jest tabletkami, farmakologią, czy już jest kwalifikowany na inną metodę. Na jedną z tych 3 metod. Dobrze, czyli jeżeli my zadzwonimy, zarówno możemy zadzwonić my, ci, którzy zauważą u siebie objawy, ale możemy zadzwonić też w sprawie kogoś bliskiego, opiekunów. Ja zaraz zapytam, co dla opiekunów robicie, bo to mnie też bardzo ujęło. Ja powtórzę numer infolinii 500 990 363 i tam zostanie nam podpowiedziany, pokazany ten tryb wejścia na ścieżkę pacjenta. Ale jeszcze dodam, że ten numer jest również dedykowany lekarzom rodzinnym. Też mogą zadzwonić i też mogą podpytać. Super. Ale też neurologom, którzy... Nieraz jest tak, że neurolog prowadzi chorego na początku choroby, kiedy zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Ale później już jest choroba zaawansowana. I ten, jeżeli neurolog jest uczciwy, a zakładamy, że każdy taki jest, to on mówi, przepraszam bardzo, musimy poszukać neurologa specjalizującego. Czyli dochodzi do takiej ściany swoich, tak, kompetencji. Bo załóżmy, jasna ten sprawa. Neurolog specjalizuje się w SM-ie czy w udarach. I wtedy on też może zadzwonić na taką infolinię i powiedzieć, mam chorego, jest na takim i takim stadium choroby, mieszka tu i tu. Co mam z nim zrobić? Gdzie go dalej skierować? Super. Czyli mogą z tej infolinii skorzystać, a... pacjenci, mogą skorzystać lekarze rodzinni, którzy mogą dzwonić, mogą korzystać neurolodzy. No i opiekunowie. I właśnie opiekunowie, bo teraz niezwykła rzecz, którą wyczytałam o działalności Pańskiej Fundacji, że Fundacja dostrzega również opiekunów osób dotkniętych chorobą Parkinsona. W jaki sposób tą opiekę dla tych opiekunów wy organizujecie czy proponujecie? 2-3 lata temu wydaliśmy książkę. Gdzie ona jest dostępna? Bo zaraz W internecie można znaleźć Parkinson, poradnik dla pacjentów i ich bliskich. To jest e-book, czy to jest książka drukowana? I e-book, i książka. Iwona Szymala. A ją się kupuje, czy ją się dostaje? No kupuje się. Kupuje się, ale to jest 22 zł zdaje się w tej chwili. Ja tylko chciałam jasno powiedzieć, tak, w jaki jest sposób. Wpisujemy po prostu w wyszukiwarkę. I wyszukiwarka nas pokieruje do miejsca, gdzie można kupić. To jest normalny sposób wejścia w posiadanie poradnika na temat choroby Parkinsona. Natomiast oczywiście mamy dla Was upominek. 10 książek poradnika na temat choroby Parkinsona dostanie pierwszych 10 osób, które wyśle SMS, który właśnie nam, na numer, który właśnie wjechał nam na pasku, o treści choroba Parkinsona. Piszemy treść choroba Parkinsona w SMS-ie,
pierwszych 10 osób otrzyma taki poradnik. Mniej szczęśliwi mogą sobie go kupić w postaci książki albo e-booka. A teraz, czyli mamy tak, pierwsza sprawa dla opiekunów to jest ten poradnik. Co jeszcze? Przed pandemią fundacja organizowała turnusy rehabilitacyjne, gdzie przyjeżdżali chorzy, ale pod warunkiem, że przyjadą z opiekunami. Super. Chodziło o to, że w trakcie zajęć rehabilitacyjnych dla chorych opiekunowie mieli swoje zajęcia albo... Super. Albo panie, najczęściej to były panie, bo moja żona mówiła, że Parkinson jest kobietą, bo albo kobieta choruje, albo się opiekuje. No tak. No tak. I miałem takie sytuacje, te turnusy robiłem w Nałęczowie, że panie na przykład szybko szły do parku uzdrowiskowego. Ja mówię, a czemu tak szybko? No bo zawsze jesteśmy z tymi mężami, którymi się musimy i musimy się sami swoim tempem nachodzić. Albo szły do kosmetyczki, albo szły Jasne. Na masaże. Czyli po prostu miały czas dla siebie, tak. A ten podopieczny chory był zaopiekowany. Czy te turnusy mają szansę wrócić, panie Wojtku? Jeżeli pandemia pozwoli, to myślę, że w przyszłym roku mają szansę wrócić. Czyli mamy poradnik, mamy infolinię, gdzie też opiekunowie dostaną porady i wskazówki. Mamy nadzieję na powrót turnusów, a to wszystko dzięki działalności Fundacji Chorób Mózgu prowadzonych przez pana właśnie Wojciecha Machajka. A dzisiaj mamy Światowy Dzień Choroby Parkinsona. I chciałabym na zakończenie poprosić pana, żeby pan przekazał apel, komunikat, życzenia do osób dotkniętych tą chorobą i ich opiekunów, bo pewnie pan ma coś ważnego do przekazania. Znaczy ja zawsze tak troszeczkę humorystycznie podchodzę do tego 11 kwietnia, Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona. Mówię zawsze, że jakby James Parkinson nie opisał, to może tej choroby nie było. No ale opisał ją i musimy się z nią borykać. Chorym no, życzę tego, żeby profesorowie, genetycy, biochemicy znaleźli może wreszcie lek na to, żeby wyleczyć chorobę. Pragnę powiedzieć, że polscy neurochirurdzy, którzy są i tu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, pan profesor Bankiewicz, pan profesor Ząbek, pan profesor Wszołek, oni pracują w wielkich, pan profesor Wszołek szczególnie w klinice Mayo na Florydzie jest genetykiem i tam po prostu cały czas trwają badania. Czyli najważniejsze życzenie to jest znaleźć przyczynę i wyeliminować. Tak, żeby wyeliminować. A opiekunom życzę dużo cierpliwości. I to, żeby umieli znaleźć, żeby nie robili z siebie męczenników, że jeżeli jest duża rodzina, to trzeba się zwrócić do rodziny całej i powiedzieć, słuchajcie, trzeba pomóc, bo ja już nie daję rady. Bardzo dobry komunikat. Opiekunowie, pamiętajmy o tym, że dobry opiekun to sprawny i zdrowy opiekun. Psychicznie również. Psychicznie również, czyli opiekunowie, ośrodki, tego typu historie, które mogą nam mobilizację całej rodziny, jak pan powiedział. A ja w takim razie osobom, które są dotknięte tą chorobą i ich opiekunom, ze swojej strony życzę przede wszystkim pogody ducha mimo wszystko, bo najważniejsze to, żebyśmy się wzajemnie wspierali. Dziękuję bardzo panie profesorze jeszcze raz. Dziękuję panie Wojtku. Dziękuję. A ja zapraszam was na kolejny odcinek Akademii Zdrowej Babci, który już niebawem.